Cześć, witajcie, z tej strony Wotor. Wiem, że nie spodziewaliście się mnie w tym miejscu, ale odkryłem, że ominąłem jedną rzecz, jedną z opowieści Itana, więc cofnę się na moment, żeby ją zdobyć. Ach, te widoki. No już, może pry. Dobra, nie będę was zajązał całą drogą. W każdym razie muszę cofnąć się tam aż za stację. Tam. Tam była jeszcze jedna rzecz. Więc, żeby nie przedłużać, do zobaczenia na miejscu. Okej, w końcu na miejscu. Jesteśmy już za peronem, w pobliżu tu, gdzie znaleźliśmy ciało Travisa, kawałek dalej. I pewna rzecz, którą ominąłem. Nie. Załóżmy, że to nie. Nie. Dobra, pyk, pyk. Pyk, pyk. Dzień dobry. O, jedny. Dobra. Wracaj tu, astronauto. Tu. Gdzie ty jesteś? Tu. Źle poszedłem. Gdzie jesteś? Mam cię. Tutaj, dobra, bądź do mnie. Nie wiem, czemu taka poważna muzyka gra, jakby się nie wiadomo co działo. Mam cię. W kopalni była dobra schiza podobno. Co powiecie o tym? O rany. Ale widok to jest odjazdowy w tym. No, chyba dla takiego widoku warto było się cofnąć.
Cudownie to wszystko wygląda po prostu. Czy ja się unoszę, czy jak to działa? No dobra, mogłem tutaj tak siedzieć i się gapić na to cały czas. Już nic więcej tu nie będzie, ale... O! No dobra. Kły. Bestia ta miała kły. Była masywna i ociężała. Gdy dostrzegła światło na niebie, czekała, sądząc, że zgaśnie, jak poprzednie. Tak się jednak nie stało, więc podźwignęła się i ruszyła tam, gdzie wciąż płynął ogień. Gdy pomarańczowe światło zgasło, jego miejsce zajęło kolejne. Miało niebieski kolor. Wcześniej spór widywał tak jaskrawy i nasycony błękit jedynie pośród migoczących gwiazd. Kiedy bestia obnażyła kły, światło zgasło. Chwilę później zamigotało ponownie pomiędzy dwoma odległymi drzewami. Bestia chciała wracać do domu, ale blask nieodparcie ją przyciągał. Ruszyła więc za nim w głąb lasu. Światło zgasło dopiero na polanie. Nie czując strachu, bestia weszła do kręgu drzew. Te zwróciły ku niej spiczaste wierzchołki, by po chwili pochylić swe korony i zakopać je w ziemi. Pnie wraz z korzeniami wzniosły się w powietrze i otoczyły stwora niczym ściany. Kiedy podłoże usuwało się bestii spod nóg, zrozumiała, że już nigdy nie użyje swoich kłów. Dziwaś swojego pokoju. Opowiadania i opowiadania, nic tylko opowiadania. Wynocha! Czytałem kły, podobała mi się bestia. Przynajmniej wyrywała się z tego zadupia. Gaylord. Tajemnicze opowieści, najlepsze amerykańskie science fiction, styczeń 1964, 40 centów. W tym numerze Żółte Wzgórza Marsa, Douglasa Spaldinga, ponadto Julian West, Michael Arden, Clarence Carlisle i wielu innych. Depisek Travisa. Czyli załóżmy, że całość dzieje się w około latach 60., 70. może? Można powiedzieć, jak dawno temu Ethan to niby dostał. Odłóż. Tak, i tylko po takie widoki się tutaj cofnąłem. A teraz z powrotem zadamy. Tam daram, 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 bonanza. Wow, dobra. Oj, no nie, pry. Jak ja lubię, kiedy to, co chcę, żeby się nagrało, się nie nagrywa, a nagrywa się zupełnie co innego. Tym sposobem już poznałem całe zakończenie. Będę musiał to drugi raz teraz przeżyć. Tym razem z wami dopiero. Podejrzewam, że to był prawdziwy dom Wandergriffów. Ładnie się spalił. Tu nic ciekawego nie ma oprócz... Z nim! Ja muszę zniszczyć ten pokój! Korvus! Przykro mi, Ethan. Nie mogę ci na to pozwolić. O, ha, ha, jaka zagadka. Py. O. Ry. Wy. U. Co jest? A, otwórz. No.
i tajemny pokój. A w nim... Tak. I taka spokojna muzyczka jeszcze do tego. I ta-da-da-da. O ja z początku myślałem, że to Ethan. Ale prawda jest zupełnie inna. No to dziadek. Potem cała historia jest jeszcze zupełnie inna. Dobra, po kolei. Myk. 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 Chronologia też to była strasznie trudna, za pierwszym razem poszło mi. Akcja! Ethan, pokonałem go. Już dobrze. Dziadku, nie podchodź! Twoja babcia, Gail, obroniła mnie przed nim. Teraz mogę ci pomóc. Znalazłem dziennik Wandy Griffa. Napisał, że ktoś musi cierpieć, by uśpiony się przebudził. Patrz! Wcale go nie zbudziłem, kiedy znalazłem ten pokój. On się dopiero teraz budzi. Wandy Griff nie zabijał ofiar. Sprawiał, by jak najdłużej cierpiały. Tego właśnie chce uśpiony. Musimy dostać się do tego pokoju. Przycisnę się. Bye bye, Ethan. Dziadku, nie! Gail, musi tak być. Uśpiony nie może się obudzić. Spalenie pokoju nic nie pomoże, Ethan. Uśpiony jest już w nas. Dziadku, cofnij się! Wszyscy musimy umrzeć. Nawet ty. Nawet ja. Twardziel z dziadka. Ale to wszystko nic. O, tu się troszkę cykałem wejść, bo mimo wszystko to jest ten pokój, gdzie miał być uśpiony. I jest. Jest uśpiony. Ethan, obudź się. Cóż, dzieciaku? To było coś strasznego, ale już po wszystkim. Paul Prospero? Pan naprawdę tu jest? Przepraszam, Ethan. Przybyłem późno. Za późno. To prawda. Jest pan za późno. Tia. Tutaj. Znowu. Znałem tę opowieść. Była tak samo Ethana, jak i moja. Ale nie miała zakończenia. Jeszcze nie. Tego nie widziałem. Próbowała zamurować się w ścianie, ale się broniła. Koniec końców nie zdołałem tego zrobić.
Nie mojej żonie, gniewa się na mnie tak jak uśpiony. Kogo obawiam się bardziej? Orzesz ty. Jadek. Orzesz jeszcze jedno. Nie jestem sobą. To straszne. Już od jakiegoś czasu. Znowu te głosy te same co wczoraj. To jest nie do zniesienia. Coś jeszcze będzie? Bo najwyraźniej ominąłem tutaj kilka tekstów. O! W końcu wiem, co muszę zrobić. Uśpiony przebywa w więzieniu śmierci, a kluczem do niego jest ból. Nie, dziękuję, nie. Nie. To mam nadzieję, że na górze nie przeoczyłem żadnych urywków. Ale to już chyba wszystko będzie. Chyba, że coś jeszcze tu. O. Nie. I tak, i ta na nieba mamy rysunek. No i zakończenie całe. Szykujcie się. Wszystko jak było, tylko... Boże, Ethan, ty znowu tutaj. Nie było cię na kolacji. Starzy są nieźle wkurzeni. Wszędzie cię szukali. Idź sobie, Travis. Daj mi spokój. Ej, mamo! Tu jest! Kochanie, uważaj z tą lampą. Dale, co jest z twoim dzieciakiem? Bas grze po ścianach, pisze te swoje bzdury. Co to kurwa ma być? Tam na litość boską, gdzieś ty się podziewał? Przepraszam, pisałem dzisiaj nowe opowiadanie. Jak długo mnie nie było? Przygody Paula Prospero, detektywa mistycznego. Skąd ty to bierzesz? Tato, proszę, czy możesz zabrać stąd Travisa? Bazgrze po ścianach. Co to w ogóle za błazenada? Chad, zamknij się. Wychowałeś sobie małego pedała, Dale. Chodź, Travis, idziemy. Pedał? Ethan, jesteś pedałem! Travis, przestań! O Jezu! O, w mordę! Szybko, na zewnątrz! Ethan, nie chowaj się, tam zatrujesz się! O Jezu! No co teraz? O Boże! No co teraz? I tak właśnie to wszystko się kończy. Paul Prospero, mistyczny detektyw pisałem wymyślony. O tobie, ale nie wiem, czy to ja cię stworzyłem? Jestem tu, a reszta nie ma znaczenia. Nie mogę jeszcze iść. Muszę skończyć opowiadanie o tobie. Napisałem opowiadanie o wszystkich. Wiem, ale moja historia dobiegła końca. I to była świetna historia. Mogę odpuścić? Możesz odpuścić. Co stanie się potem?
Kolejna opowieść, mały. Cóż innego? No i tak naprawdę uśpionym był Ethan Carter. Całość to było tylko wymysłem, jego zbiorem opowiadań, żywą opowieścią. I najwyraźniej jedyną osobą, która umiera w tej grze, jest sam Ethan. Odchodzi do wiecznego snu. Ale przynajmniej Paul towarzyszy mu w tym. No i cóż. Koniec. Szczerze, spodziewałem się czegoś innego na końcu, że faktycznie jakiś będzie uśpiony, nie wiem, nawiązując do Lovecraft, jakiś sługa pradawnych czy coś takiego. Myślałem, że będzie jakieś mroczne zakończenie, a jednak nie. Smutno się trochę kończy na Ethan Carter. Ale może się zamknę i posłuchamy tego. Okej, koniec melodii i muzyki. No i tak, byliśmy wymyśloną postacią przez Ethana Cartera. Przeżywaliśmy przygodę wymyśloną przez niego, tuż przed jego śmiercią.
No mniemaną, nie wiem, może go jakimś cudem uratowali. I cóż, nie pozostaje mi nic innego jak pożegnać się z wami. I usłyszymy się w jakiejś następnej serii. Cześć!